Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. To zaraz, poczekaj, to jutro jest, bo ja nie wiem sam, czy ja jestem jutro. Jutro jestem od 17, ale tylko do 17:10. Poczekaj, bo jutro jest czwartek, no to miało być tak, że w czwartki miało cię nie być w ogóle. Dzisiaj zaraz muszę lecieć, ale wrócę tuż przed końcem. No to dobrze, czyli wychodzisz o w pół do i będziesz za 15. W sobotę jestem, no dobrze, ale tylko jest nie problem, ma audycji. Bo mnie po 9 też nie ma, wiesz? Ja będę, ale tylko dojadę i będę zaraz musiał lecieć. Jest program do poprowadzenia. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Troszkęśmy się pogubili w tych grafikach. Ja tak już jak, nie wiem, kto kiedy tak konio. Tak jak dobra pogoda, pojawiasz się i znikasz. Ty jesteś ten wędro, bo już mi się pomyliło. Nie, ja jestem ten niż, rozumiesz, nad Skandynawii. O Jezu, ty to jesteś wyż. Ten masywny front. Oj, ty to jesteś bardzo masywny front i straszne wiatry. Dzień dobry Państwu. No, sami jesteśmy w szoku. Że trafiliśmy na siebie. Ja tak myślę, przechodzę obok, myślę, wpaść, nie wpaść, wpadam, jest, no to zostanę. W przyszłym tygodniu, jeżeli macie Państwo coś do pisania, to piszcie. W poniedziałek jesteśmy. Tak, i to w dodatku od 8 do 10, ale we wtorek ja jestem od wpół do. Dobrze, w środę ja jestem od za 15, 6 do 7 po. Nie, no ale i przecież potem nie, wrócę o 13. We środę cię nie ma, tym bardziej, że jest trzeci rok festiwal. Środa, czwartek my wyjeżdżamy. Tak, jesteśmy a piątek, na Wałach Chrobrego. To już przecież nie warto wracać, prawda? Także jesteśmy znowu od wtorku, ale z kolei od wpół do 9. Dzień dobry Państwu. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w Esce Rock. W Esce Rock. No. Ale wchodzimy jeszcze raz, czy nie? Nie, poczekaj, ja też już muszę lecieć. Wiesz co, bo ja w ogóle samochodu nawet nie wyłączyłem na dole, wiesz? Do widzenia! Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Esce Rock. No piszą na pudelku, że jeszcze utyła i jeszcze w ogóle udaje, że się nic nie stało. Rzeczywiście, mówisz bezczelność o... i szok! Mówisz o tych sekstaśmach tej Riany? Nie, bynajmniej. Rianna jest przez 2N, a ja miałem na myśli tą, co nie doszła przez 2M. Wiesz co, ty nie masz przyjaciół, dlatego może ciebie ludzie po prostu nie lubią, bo wiesz ty nie co? Masz przyjaciół. Przepraszam cię bardzo, ja pokazuję się na mieście, przychodzę do radia, a ty ukrywasz się już od kilku dni. Pytanie dlaczego? Chcesz jak Łapicki, 60 lat młodszą od siebie? No to trudno już znaleźć powoli. Musiałabym mieć 22, nie znajdziesz takiej. Jezu, rzeczywiście. Swoją drogą, jak ona mogła? Przecież on ma 85, myślisz, wyobraź że sobie, w tym wieku jeszcze może? Wyobraź sobie, że kładziesz się na sarkofag. No to tak może wyglądać na poślubne. Że taki zimny i gładki straszny. Rusz się, on leży. Rusz się. On już przecież owłosienia nie ma w ogóle nigdzie, tak jak na niego nie patrzę. Tam, Michał, wierz mi, tam myśli, wypadają na końcu. Myślisz, że... Ale tak nieestetycznie wyglądają, takie siwe. Słuchaj, ale jeszcze znalazłem dobrą wiadomość, zanim się przejdziesz walcem, bo jeszcze o Opolu będziemy za chwilę. Jeszcze będziemy mówili o Opolu. Jak, powiem ci tak, że jak oglądam festiwal w Opolski, to mam ochotę zaśpiewać jedną piosenkę. No. Kocham cię! Polsko! I tyle. Słuchaj, chciałem powiedzieć, że jak Kaja śpiewała, to ewidentnie było widać, że pierwsze rzędy wentylowane były. Tak wszystkim włosy się... Wiesz, ale zauważyłeś, że Kaja miała połowę twarzy mniejszą od drugiej połowy? A ona w ogóle miała twarz na Opolu? No właśnie, niektórzy twierdzą, że tę drugą połówkę strasznie zbił ten Byrcyn, Gaśnica. Bo się Gaśnica nazywa, nie Gosienica. Mówię ci, że to ma takie w tej chwili walory wentylacyjne, bo to są tak wielkie usta, że jak ona zaczyna tym śpiewać, to zaczyna piać taki front, wie, niżowy. Słuchaj, ale wynotowałem dwie osoby, które mi się zachwycono Opolem. Mogę przeczytać? No mów, proszę cię bardzo. 1. Roman Rogowiecki. 2. Radosław Brzuska. No, Radosław Brzuska był rozdziewiczany w tym roku w Opolu. A nie wiem, czy widziałeś naszego wspólnego prawie niegdyś kolegę z Kibem, jakie miał żarty i dowcipy budowlane. No, bardzo. Ach, no cóż, cieszy mnie, że Skiba jest facetem do wynajęcia. Szkoda tylko, że my musimy na to patrzeć. Po raz kolejny wielki spektakl i wielki szok! Słuchaj, ale jeszcze a propos szoków. Szokopole. To powyobraź sobie, jest w Polsce 873 pomniki papieża, 4 Dmowskiego, 3 Koperników, 1 pomnik świni i wszystkie te pomniki dzielą Polaków. W końcu pojawił się pomnik, który nie dzieli, a łączy. Zrobili pomnik Kamela? Nie, posłuchaj. 120 kg w centrum Bielska-Białej stanie pomnik Reksia. To już niewielki. Ojojoj, no, naprawdę. Reksia. A bo wiesz, się w takiej powiedz Reksiu tak wielokrotnie, raz po raz. Reksiu, Reksiu. Świnia.
Jak Zosia. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Poranny WF. W Esce Rock. W Esce Rock. Otwieram mu spodnie, a on do niej mówi, no to powiedz teraz Reksiu parę razy pod rząd. No tak, ciurek. Gada się Ciuska. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. W Esce Rock. W Esce Rock. Ale naprawdę jutro jesteś, bo poczekaj, muszę to sobie zapisać. Może nie wchodź tak od razu, żebym nie przeżywał szoku, tylko pojawiaj się powoli jutro, będę dobrze? Bardzo powoli. Ale ty sobie wyobraź, że jest noc poślubna i do tej Kamili, 25 lat, zbliżają się jakieś zimne, trzęsące ręce i mówi Kamilka. A ona mówi tak, coś słyszę, czy to duch? Kamilka może miała problemy ze znalezieniem partnera w swoim środowisku. Ona tak, on mówi tak, i tak w tej agencji matrymonialnej mówi, to może pani pokaże w takim razie tych 30-latków jakiś. I tak patrzy, 40. To może 40, to może 50. No i tak dojechała do tych 85 lat. Jest fakt, donosi w noc poślubną, on jej powiedział tak. Tych kolejnych już w urnach pokazywali, wiesz? Bo muszę skończyć. Bezmowa usługa. Możesz wyjść za nieboszczyka. Kamilka, pampersa. Też mnie to czeka, dlatego się nie będę śmiał. Fajnie musi wyglądać to śniadanie, kiedy ona chrupie bułki, a on tak. I on sobie bierze takie bułki i ona. Ada! No, pogryzłem. A co poza tym w gazetach, powiedz, no proszę. Udawali, że się nic nie stało. No udawali, że się nic nie stało. Lansowali się. A nie, jeszcze o Opolu. A, miałeś o Opolu powiedzieć. Tak, chcieliśmy też powiedzieć o Rogowieckim, bo wiesz, to ja nie dojrzałem Rogowieckiego. Bardzo mi się podoba. Wychylił mi się na chwilę Brzuska i już przestałem oglądać. No właśnie, Radosław Brzuska, proszę państwa, ze swoją błyskotliwością spowodował, że raptownie zmalała oglądalność. Wyszła Kaja, coś podziękowała i zdmuchnęło tego Brzuskę. Brzuska się powinien nazywać Gałązka. Roman Rogowiecki znalazł fantastyczną metodę. No. To znaczy cały czas mówił, kochana najlepsza publiczności. Przez to dostawał brawa. Aha. Strasznie mi się to podoba, jak ktoś próbuje zrobić laskę, tam ile, ze 2000 ludzi siedzi? Mm-hmm. Boże, jedne małe usta i 2000. Taka pornografia szła w telewizji publicznej. Żenujące. Stare metody z PRL. Nie, no muszę powiedzieć, że bardzo mi się Edzia Górniak podobała w duecie. Z tym takim wodeckim. Z tym owłosionym, całkiem sympatycznie. Mnie się podobał Maleńczuk, bo tam podobno pobił kogoś później. Maleńczuk pobił nieprzytomnego człowieka, którego biła już policja, wiesz? Wcześniej? Tak. I wtedy policja pobiła Maleńczuka za to, że przerwał im bicie. I stąd się wzięło określenie, przyszedł po nie w czasie. Maleńczuk tak zwany. Radek Brzuska był dobry. Tarzan ma jeszcze więcej włosów, ten od Edyty Herbusz czytam. No wiesz? Co ty? Tak, widziałem go z zupełnego... A nie chciał cielać? Nie, tylko cały czas robił... I na lianie. A Edyta mówił cały czas cheeta, wiesz? Nie widzi czemu. Ona mu podrzucała do klatki banany. Oświadczył się Darek Kordek swojej Elizie. Czy wiesz, że wnuczka Łapickiego ma 27 lat? Czekając na ślub mówi do niej żono. Czyli wnuczka mówi do babci, babciu. Zboczeniec. A babcia jest młodsza od wnuczki o 2 lata. Szok. Podobno on już jest tak stary, że jego córka nawet do niego przestała mówić tato, tylko mówi do niego pradziadku od jakiegoś czasu, wiesz? A on mówi tak, pampersa! Dobrze. Popularny aktor w otoczeniu pani po premierze spektaklu Euro. Jezus Maria, u mnie zdjęcie. Aha, Boże, już był stary. Marcinkiewicza z wąsami. No co ty opowiadasz? Kazała mu zapuścić pewnie. Ale wiesz, że on zapuścił? Nie gadaj. No. Poczekaj, bo czytam o tym Łapickim. One go kochają. Wiadomość, że ożenił się z młodszą, 60 lat. A kim? A, te astrolożką, myślałem, że astrolożką. Nie schodzi z ust ludzi w całej Polsce. Przeczytali o tym fakcie lub usłyszeli. Jezus Maria. Nie, no rzeczywiście. Słuchaj, jest bardzo fajny apel pani matki. Ona ma bardzo ładnie wystudiowany ten uśmiech, wiesz? Dobrze się od niego nauczyła. Ale kto? Naprawdę. No ta jego, ta pani Łapicka. Aha, ta 25 lat. Góralska masakra, piłą motorową, szok. Ucięłam sobie palce. Słuchaj, pani matka żąda od pana Wojciecha B.
głowę syna. Oddaj głowę mojego syna. Wiesz, bo on odciął głowę tak, i zabrał. I ona po prostu mówi, że syn bez głowy w ogóle nie w pracy nie jest ten sam. Pozbyli się darmo zjada. Ziema ze skarpy przysypała chłopca. Burmistrz Wawra skazuje ludzi na życie w ruinie. Zgwałcił kelnera, bo podał mu nieświeże sushi. Aparatura do produkcji słynnej na całą gminę kałuszyn księżycówki zarekwirowana. Sprzęt i 600 litrów zacieru zarekwirowali policjanci z Mińska Mazowieckiego. To w komendzie w Mińsku dzisiaj prawdopodobnie będzie długo. Nieczynne. Z trzema promilami wiózł skuterem synka. Z nudów zdemolowali 6 samochodów. To nic ciekawego. A u nas, słuchaj, Dorota Krawczuk prosi. No. Ludzie, powiedzcie Jankowi, że się z nim rozwodzę. Janek to mąż. Przez złe stopnie zniszczył drzwi do swojej szkoły. 11-latka skatowała kolegę kastetem i saperką. Ile lat miała? 11. No, proszę, wcześniej zaczęła. Dzieci ze szkoły chcą Dody. Truskawkowy bandyta. Pomylili zmarłych, wiesz, na pogrzebie. Co ty gadasz? Zamiast babuni pochowali jakiegoś starego oficera. Poznali po oficerkach, bo babcia nigdy nie wkładała oficerek. Wojna po telefon. Owoce tak stwardniały, że zmieściły się. Oj, nie, lepiej nie. To Łapińskim? Spuścił pieska w toalecie. Jest zdjęcie! Słuchaj, o Jezus! Chciał tylko wyczyścić szczeniaczka. Daniel B. Słuchaj, no spuścił kibla i nakręcił to na komórkę. I do wszystkich absurdalnych informacji dodaję jeszcze jedną. PiS skończył z agresją, wyobraź sobie, piszą dzisiaj w fakcie. Naprawdę znowu? Tak. Mhm. No to co, zaraz pewnie znowu zaczął. Jezu, ja też mam Kazika z wąchami. O rany Boga, jak wygląda. No trochę jak Piłsudski, wiesz? Tylko szkoda, że taki pomylony wzrok. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Essorok. Muszę powiedzieć, że nawet się stęskniłem za takim terminem temat przewodni, wiesz? No, proszę państwa, kiedy na świat przychodził 11 lipca 1971 roku w Warszawie, polski prezenter i dziennikarz telewizyjny, nikt, nawet rodzice jego. Nikt się nie spodziewał. Nawet Barbara Pietkiewicz i dziennikarz Tadeusz Kraśko. Nikt, nawet ci chłopcy bijący go na przerwach, wciskający w kąt, odbierający mu kanapki, nie spodziewali się, że kiedyś zemści się na płci słabszej. Koledzy, którzy łapali go w toalecie i gasili niedopałki na jego bladych pośladkach, nie spodziewali się, że to pójdzie tak daleko. Proszę państwa, zaczepiający go przechodnie na ulicy za sam wygląd, za samą twarz, za samą tę niewinność budzącą. Za to jego agresję. Charakterystyczne ech. Nie spodziewali się, że zemści się za to wszystko kiedyś na niewieścim rodzie. Proszę państwa, całkiem niedawno polską prasę obiegły plotki, bo on jest bratem ciotecznym dziennikarki Moniki Richardson. Chodzi panie Pietkiewiczowe. Bycie braciem ciotecznym. Bratem to jest też to bardzo dwuznaczne, to tak dodatkowo. Wiadomo, o jaką ciotkę chodzi przecież. No, oczywiście. No. Że chciał ją zhandlować uprzednio, bijąc ją popielniczką w głowę. To dopiero było preludium. Proszę państwa, prezenter Piotr Kraśko wyznał niedawnymi czasy. Ale wiesz, ja będę Piotrem Kraśko. No. Piotrze, co nam wyznasz? Między innymi z zagadkowym uśmiechem, przyznałem. Nosowo, że... bardziej nosowo. Zatkaj nos sobie jeszcze. Każdego mężczyznę myśl, żeby zniewolić kobietę, tak do końca bardzo podnieca. Proszę państwa... Ale wyznałem coś jeszcze. Praprzyczyną było to... No właśnie, co jeszcze wyznałeś, Piotrze? Każdy mężczyzna chciałby być taki tak naprawdę jak Leoncio. Motyw batorzenia jest bardzo interesujący. Spróbuj od motyw batorzenia. I podlecający. Nie miej i przez nos. No jeszcze raz. I z polipa. Spróbuj mieć polipa. No. Poczekaj, bo muszę sobie bardziej zatkać nas. Piotrze, czy motyw batorzenia jest dla ciebie interesujący? No więc motyw batorzenia jest bardzo interesujący i podniecający. Proszę państwa, a wszystko to w kontekście serialu Niewolnica Izaura, gdzie Leoncio robił co mógł, żeby wybatorzyć małą, chudą, brązową na oczach całego PRL-u tłukł tą biedną Izaurę. A my w sobotę siadaliśmy i patrzyliśmy, jak oni się kochają. Co ty na to, żebyśmy sobie przypomnieli te wielkie chwile wiekopomne batorzenia na antenie TVP? Ale masz, tak? Masz? Masz fragment Izaury? Oczywiście. No to kręci Piotra K. Proszę bardzo, poczekaj. Jeszcze jej nie bije, czy już się odgrywa. No to jest intro, no każdy się zaczyna. Gdzie to Izaura? Gdzie to?
dziada, mi pino, o vas a caer muerta aquí, ahora. To piątka bierze. No tendré el menor pudor en matarte, Saulo, porque si no vas a ser suya. De Álvaro. Quieta, quieta. Co mówił żmuda? Co się też mówił żmuda? Sí, Saulo, así está mejor. Ahora vamos a salir de aquí. Pero ya sabes, Isaura, no des un grito, porque si no dispararé este gatillo y te volaré la tapa de los sesos. Brazylijska Ilona Łebkowska. No. A ukraśni w tym czasie. Taki mały kraśko, bracie. Na światło dzienne wychodzi. Pięknie ją tłukł. Dobrze, wiesz, może Dulko puśćmy. Niesamowite, bo wiesz co, zapomniałem, jak on pięknnie ją masakrował. Dulko byś chciał. Dulko o praktykach sadomaso. Posłuchaj. Sadomaso kraśko. Osoby, dla których to już przekracza pewnie ogólnie przyjęte normy zwyczajowe i dla nich jest to warunek konieczny. I to jest ważne. Warunek konieczny do uzyskania ekscytacji, właściwego przebiegu, no i przede wszystkim osiągnięcie tego właściwego finału. Jeżeli nie ma pewnych elementów sadystyczno-masochistę czy przewagą sadystyczno-masochistę, to nie osiągają satysfakcji, mają dyskomfort, niezadowolenie, rozczarowanie, rozdrażnienie. Oczywiście może być to w takiej skali, że stanowi zagrożenie dla zdrowia, a w niektórych przypadkach i życia zarówno ich samych, czy też ich partnerów. Więc tu jest takie istotne rozróżnienie, które jest takim dodatkowym elementem rozmaicającym, potęgującym wtedy, kiedy jest to warunek konieczny. No to się dowiedziałeś, on zawsze przy sobie nosi ten bacik na konia taki, bo ale wiesz, bo niby konno jeździ. Swego czasu w kiblach na Woronicza pojawiły się napisy po portugalsku i brazylijsku. Zastanawiano się, kto to pisał. Słuchaj, ja się znam z tą jego poprzednią żoną. Wyszła, ona mówiła, że on ją dosiadał cały czas. I on podobno zakładał jej oponę na głowę zakładał i strasznie pomógł. Gdzie masz obrok? Gdzie masz obrok? Dziodziory, por tu culpa, Isaura. Yo que jamás lloré por mujer alguna en mi vida. Tuve convulsiones violentas, desesperado. Mi cuerpo entero, torturado de deseo. Solo de imaginarte en los brazos del señor Álvaro. Y poseído por una pasión fatal para nosotros. Siempre, Isaura, siempre he de buscar la felicidad que tú me negaste. Fue duro. Todo lo que yo pasé hasta aquí. Pero habrá valido la pena, Isaura, porque tú vas a ser mía. W roli Leoncja wystąpił Piotr Kraśko, proszę państwa. Wiesz co, on zapytał, no? Czy nie za mocno te supły? Naprawdę? Tylko to jest hiszpański, tam się dużo mówi. On się tak mówi. Dobrze wcielił w tę rolę, że miałem konwulsjonę z violentas od razu. A ja miałem... Mocniej! Dzisiaj Piotr Kraśko! 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 Poranny WF. Latem rośnie zapotrzebowanie. Są robione na indywidualne zamówienie. Mają kilka wersji wyposażenia. Można wybierać wśród wielu rodzajów drewna, tapicerki i kolorów. Choć na ogół bywają czarne. Co roku o tej porze ponad 1300 rodzin zamawia je dla swoich najbliższych, którzy wybrali się w podróż i nie wiedzieli, że ta będzie ostatnia. Rękojeść byś zamówił z drewna bardziej, czy z gumy? Nie, ja bym taką tytanową zamówił, wiesz? A ja bym taką machoniową, elegancką, wiesz? Ale to z szacunku do mojej żony. Ja bym kazał wyryć taki napis wolność. Proszę państwa, Piotr Kraśko, jak wyznał w telewizji, no żeby nie było tylko konkurencyjnej, to w swojej mu nie wypada, dlatego że jakby, wiesz, to są zupełnie inni widzowie, ale w telewizji komercyjnej, proszę państwa, Piotr Kraśko wyznał, że motyw batorzenia jest bardzo interesujący i podniecający, i że każdy mężczyzna chciałby być taki, tak naprawdę. Nie zniewolić kobietę do końca. Poczytajcie pudelka. No dobra, dzwoń. Dzwoń, bo jest na pewno miejsce, gdzie o tych praktykach jest poinformowanych więcej osób, chociaż boją się mówić. Na korytarzach, proszę państwa, dużo się o tym można mówi. Usłyszeć prawdę, tak. No. Bardzo wiele kobiet nie siada na przykład na przerwach na papierosa. Nawet ta najbardziej wstydliwą. No. Myślisz, że gaszenie papierosów też? No.
Świadomości, dzień dobry. Dzień dobry, pani prokuratura rejonowa się kłania miasta społecznego Warszawy. Moje nazwisko Misiura. Proszę pani, dzwonimy w imieniu tutaj paru osób, które zgłosiły do nas zażalenie na pana Piotra Kraśkę, urodzony 11 lipca 71 w Warszawie. To jest państwa pracownik, tak? Tak. Proszę pani, tutaj są jakieś zaskarżenia związane z batorzeniem, podwiązywaniem. Ja zresztą połączę z prokuratorem, który tę sprawę prowadzi, dobrze? Proszę pana, przepraszam, nie mogę z panem teraz rozmawiać. Dzień proszę dobry, do rzecznika prasowego zadzwonić. Martynka z tej strony, witam panią bardzo serdecznie. Pani... Mamy doniesienia, proszę pani, kilku proszę osób pana... związanych z redakcją Wiadomości. Chcielibyśmy ustalić, czy te osoby pracują u państwa w redakcji. Proszę się nie wstydzić mówić, bo ktoś musi wreszcie przerwać ten węzeł, proszę pani. Czy pani też miała takie praktyki, propozycje batorzenia? Proszę pana, proszę zadzwonić do rzecznika prasowego. Nie mogę z panem naprawdę teraz rozmawiać. A to jest mężczyzna czy kobieta? To znaczy, proszę pani, na pewno będziemy musieli zarekwirować wszystko to, co przetrzymuje w miejscu pracy pan Piotr Kraśko, a mamy tutaj doniesienia, że są to, zresztą tak jak mówi sam, rękojeść jest drewniana, gumowa, posłuchaj. Latem rośnie zapotrzebowanie. Nie, to nie to, to nie to. Są robione świetnie na się panowie zamówienie. Przepraszam, muszę się zająć moją pracą. Do widzenia panu. Proszę pani, proszę nie pisać na wielu rodzajów. Drewna, tapicerki, kolor. Że tapicerki. A jaki kolor byś wybrał? Mówi o trumnie. Co ty opowiadasz? Co go kręci? Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Oh God. Poranny W. Poranny WF. W SC Rock. W SC Rock. Wiesz, to mi się wydaje, że ty z tą panią za szybko przeszedłeś do meritum, że to na mnie no, każdą kobietę trzeba rozgrzać na początku. Ale ja chciałem ją tak do końca zniewolić. Nie, nie, ale to wiesz, to przykładasz dopiero tak porządnie, dopiero po kilku takich drobniejszych klapnięciach, wiesz? No to daj ci pokażę. O, coś tak? Tak? Ty mnie to wcale nie bawi! Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. W SC Rock. SC Rock. Dieta Isaura. Dieta. Kadziada. Mi pio. Obasa caer muerta. Aquí. Ahora. No tendré el menor pudor en matarte, Isaura, porque así no vas a ser suya de Álvaro. ¡Quieta! ¡Quieta! Eso, Isaura, así está mejor. Ahora vamos a salir de aquí. Pero ya sabes, Isaura, no des un grito, porque si no dispararé este gatillo y te volaré la tapa de los sesos. Por amor de Dios, señor Leoncio, váyase y déjeme en paz. Nunca, Isaura, nunca. ¡Jamás! Kieta! Ale on tam ewidentnie wzywa Hamas. Liga, Hamas. Tak, tak. Ona, kocham cię, Piotr. Mów do mnie, Leoncio! Proszę państwa, niewinne, serialowe, brazylijskie początki. A masz jakąś śpiewa? Mam, tak niewinnie. Zobaczcie, jak on udaje, że on nie jest winny. Dzień dobry, Piotr Kraśko. Mam dla państwa wiadomość. Spróbuję wykonać odważnie pierwsze dwa wersy piosenki Śmielej. To już? Tu wchodzi ten wokal? Śmielej. Wiadomo, co wiesz, bardzo, no. Kiedy mówisz do mnie, ja, no i ty. Wiadomo, no, ja, no i ty. Ja, no i ty. Jakiś nic nie znaczy. Znaczy, że facet. Kiedy mówisz do mnie, ja, no i ty. Ja, no i ty. Wiecie, sobie nie pobatarzy w porządku, bo tak słabo śpiewa. I śmielej teraz. Uderz, nie dam rady. Uderz mocno. Ale świetnie było, prawda? Śmielej, Piotrek, uderz. Uderz. I ten zwiewka do niego przychodzi. Ten zwiewka do niego przychodzi, ta zomer. A! Piotrek, mocniej. I te Szaranowicza jeszcze. I Spakowskiego, lej! Lej Spakowskiego! Dobrze. Dlatego Hankali odeszła, bo ona nie wytrzymała tego w jednej redakcji. Rozumiesz to, jak kontraktował te wszystkie swoje asystentki. Max Kolonko musiał wyjechać do Ameryki. Tam go dupsko piekło. Proszę państwa, zadzwoniliśmy do jednej z asystentek Piotra Kraśki. Zapytaliśmy, co sądzi o swoim byłym pracodawcy. Oto jej odpowiedź. I bardzo szybko skończyła rozmowę. Ale jest też asystentka, do której jeszcze nie dzwoniliśmy i zadzwonimy teraz. Kręć. To sam będzie z nią rozmawiał. On tak z nią... On zawsze tak rozmawia. Ale nie mów, że jesteś Piotrek Kraśko, bo znaczy, że dla niego, rozumiem. No, że dla osoby. Ale będę nim. Tak, ale nie mów, że jesteś nim, dobra? Tylko tak... Nie, no oczywiście, że nie powiem, że, Piotr. Że jestem ja. Na końcu powiem, no. Mów, że jesteś Piotr, że jesteś trochę nieśmiały, że jesteś osobą publiczną. Nie wiem, jak rozmawiać z prostytutką. Naprawdę? Tata ci mówił?
Mnie tata kiedyś zaprowadził do prostytutki, tylko wiesz? Ostatnio udzielałem wywiadu. Nie było jej. Wiesz co, dla naszej ulubionej gazety Dziennik. A, to dlatego upadli. Tak, Dziennik.pl. I wiesz, zasugerowano, że my bez ojców się wychowywaliśmy. No to prawda. Halo? Halo? Może jest Domina już. Coś o, chyba jej plumknęło. Nie, ona powiedziała halo. Dominy o tej porze zwykle śpią, wiesz? Nie, one o tej porze masują, smarują. Liżą rany. No, właśnie chciałem powiedzieć, dochodzą do siebie, bo ona jeszcze godzinę temu była koniem. O Boże, jedyny jest jedna z pissingiem. Jest pissingiem? Jest pissing. Czyli to jest głosowanie na partię, no, tak? Ona za ciebie zagłosuje. Aha, czy mogłaby pani wrzucić kartkę do urny, a ja będę to robił sam? Dobrze. Oj, pissing jest też niestety. Pissing jest nieczynny, no bo ona w tej chwili moczy. Pranie. Nie no, zmywa się. Pani się zmyła? A jak Dominy o 9 nie pracują, to co my tacy chłopcy bez ojców mamy? Poczekaj. No może ta będzie. O, chwila. Jak nie, to do gąsienicy. O, jest! Dobra. To bądź nieśmiały, dobrze? Nie bądź bezczelny. Mhm. I zapytaj o biczowanie i widzimy, cio, gdzie najbardziej. Halo? Halo? Dzień dobry, Piotr z tej strony. Dzień dobry. Czy ja się dobrze dodzwoniłem? No ja nie wiem, gdzie chcesz dzwonić. No, Domina? Tak, słucham. Zapytaj, co wchodzi w rachunek. Chciałem zapytać, co wchodzi w zakres usług? Byłeś u mnie na stronie? Nie byłem jeszcze. A nie, byłem, przepraszam, byłem. No to byłem, czy nie byłem? No, ja nieśmiały trochę jestem, przepraszam. Zapytaj, czy A czy to chodzi o, głównie mi o pejcze, chodzi o batorzenie. A kto ci tam podpowiada? No jest ze mną kolega. No to wiesz co, ja z mało poważnymi ludźmi nie rozmawiam. Że co? Jak tobie kolega potrzebny jest do rozmowy telefonicznej, to proponuję iść do psychologa, żeby cię nauczył, w jaki sposób telefonować. Nie no, chwileczkę, poczekaj, sekundę, halo? Hej, ale dobrze. Prawdziwa Domina. Sadomasa, psycholożka nam się trafiła. Powiedz, ale mnie zdominowała. Poranny wojewódzki Wigurski. Poranny WF. Jest coś takiego, co się nazywa sadomasochizm. Jest to parafilia i takie rzeczy się leczy. Natomiast jest coś takiego, jak urozmaicenie życia seksualnego przez różnego rodzaju zabawy seksualne, w skład których może wchodzić, nie wiem, wiązanie czy krępowanie tego partnera, czy coś takie upokarzanie go, które się mieści w jakiejś konwencji. I to wtedy, jak gdyby jest coś zupełnie innego. Jeżeli jest tak, że to się mieści w jakiejś ogólnej konwencji rozwiązania sobie życia seksualnego, to jak najbardziej. Jeżeli jest tak, że jest to, no właśnie, parafilia, czyli zobaczenie seksualne, to wtedy bardzo często jest tak, że to może prowadzić do eskalacji. Bardzo często jest tak, że ten sadysta, on w końcu znajduje masochistę, a masochista w końcu znajduje sadystę i to są bardzo często bardzo udane i bardzo długotrwałe, długoletnie i dające dużo satysfakcji seksualnej związki. Wiesz, to zupełnie innym okiem spojrzę teraz na tą małżonkę, ale słyszę, że to jest potrzeba upokarzania wszystkich. Ale że parafilia. Kto by pomyślał, że ten sympatyczny, proszę Państwa, Piotr Kraśko na antenie TVN Style udzielił takiej oto wypowiedzi, proszę posłuchać. Zresztą wyraźnie pobudzony. No. Poczekaj. Każdego mężczyznę podnieca myśl, żeby zniewolić kobietę tak do końca. Każdy mężczyzna chciałby być taki, tak naprawdę motyw batorzenia jest bardzo interesujący i podniecający, koniec cytatu. Potem dodaję, moim głównym ulubionym bohaterem literackim nie jest Winnetu, nie jest Old Shatterhand, tylko Leoncio z Niewolnicy Izaury. Po czym bije w twarz Karolinę Korwin-Piotrowską. Ona dziwnie się uśmiecha. I tu przechodzi dopiero do innego tematu. Dobrze, dzwonimy, proszę Państwa, do Dominy. Masz telefon Dominy, czy do gąsienicy? Mam telefon Dominy. Dobrze, tylko teraz już ja ci nie będę podpowiadał, bo Dominy się denerwują. Sam słyszałeś, że bywają dosyć agresywne. Oj, nie mogę się pozbierać po tym telefonie. Domina Iron Sandra. Czyli stalowa. O, jest. Jest, cicho. Zapytaj o podwieszanie, batorzenie, żeby po portugalsku. Do ciebie mówię, Leoncio. I przyduszanie jeszcze. O tak, i torbę foliową koniecznie z napisem Biedronka. Mhm. Albo Billa. Koniecznie z torbą foliową na łeb. Witam, proszę pozostawić wiadomość. Dziękuję. One wszystkie mają takie miłe, dzień dobry, pani Domino. Miłe znajome głosy, nie? Proszę pani, chciałbym, żeby mnie pani podusiła torbą z napisem Ikea. Przepraszam. Koniecznie, i żeby tam było składane krzesełko w środku, bo mnie to dziwnie kręci. No i co, pytali cię, żeby... Bałem się wejść, wiesz co, naprawdę na tą stronę, którą ona mówiła. www.
Połknij drut kolczasty. Dobra. Tylko bądź taki nieśmiały, naprawdę. Pamiętaj swój pierwszy raz. Tak, przyłączyła cię do kumpla. A, ty, poczekaj, bo to była... To ta sama? Bo to była ta sama, tak, ale agresywna. Nawet ale, nie chciała gadać od razu. Wiesz, są tacy, którzy do niej dzwonią o umówionej porze, ona tak agresywnie rzuca na nich słuchawką. A może to jest taka dominacja, że bierze kabel telefoniczny i cię łączy z innym wymiarem? Proszę państwa, no może przypomnę wszystkim, którzy się teraz włączyli, że dzisiaj Piotr Kraśko i jego nietypowe igraszki. Wyszły na jaw. Pamiętacie film pod tytułem Pulp Fiction? Tam był taki pokrak. Gimp tak zwany. I taką kulkę jeszcze dla niego zamówiłem. Tak, będzie w te wiadomości prowadził. Dobrze, dobrze, dobrze. Pani Domino, niech pani wstanie. Jak nie, to dzwoni do tego, do dorożkarza dzwoni. Dobrze, dobrze, oczywiście, że tak. Poczekaj, bo jeszcze jeden telefon mam. Witam, proszę pozostawić wiadomość. Jezu, rzeczywiście taka niewinna Domina. One są wszystkie takie zmęczone jakoś. Przepraszam, ale dogorywam, leżę właśnie na sarkofagu. Nie, czyli na panu Łomnickim. Nie, jak on się nazywa? Łapicki. Ten Łomnicki czy Łapicki? Łapicki. Bo oni tak jak Irak z Iranem, mi się mylą. No. Który z nich nie żyje, a drugi już prawie. To nie. Co ci się stało? To my zaraz wracamy. Poranny Wojewódzki Figurski. Poranny WF. Yo lloré por tu culpa, Isaura. Yo que jamás lloré por mujer alguna en mi vida. Tuve convulsiones violentas, desesperado. Mi cuerpo entero, torturado de deseo. Solo de imaginarte en los brazos del señor Álvaro y poseído por una pasión fatal para nosotros. Siempre, Isaura, siempre he de buscar la felicidad que tú me negaste. Fue duro todo lo que yo pasé hasta aquí. Pero habrá valido la pena, Isaura, porque tú vas a ser mía. Konwulsjones violentas, najczęściejsze kolory. I tam jeszcze, że język potworny. Mojeros coś było, było. Dziuros Mojeros. Dobrze, proszę państwa, dzwonimy do mężczyzny, który batem potrafi się posługiwać od najmłodszych lat. Pan się nazywa Gąsienica i ma coś wspólnego z tą Curuś. Wojciech Gąsienica. Gąsienica Curuś? Tak, on jest Gąsienica Curuś, dorożka konna. To na pewno musi mieć bat, bo bat to jest jak pedał gazu, wiesz? Nie wiem, czy wiesz. Tak, oczywiście, że wiem. Dobrze. Bo pedał jest to nieprzypadkowe. No. O, to dobrze. No, żeby on był. Bo to jest jedyny pan, który się ogłasza. No dobrze, jakby to dopasujemy siodło. O, właśnie, no. Jak się nazywa ta jego Fertenstern, tak? Fertenstein. Tak. Też tak, dobrze. Fertenstein. A to jest, Gąsienica jest jedyny w ogóle? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy pan Tomasz Gąsienica? Szymek. Szymek, witam serdecznie. My tutaj dzwonimy z TVN-u z Krakowa, bo umówiliśmy się z panem Tomaszem Gąsienicą, że nam opowie o używaniu bata. Jak uderzyć, żeby klaczka była posłuszna? Czy pan może coś takiego nam powiedzieć? Taką wypowiedź? Nie, ja się nie znam. A gdzie jest pan Tomasz? Nie wiem, czy jest teraz. Dzień dobry panu, witam pana bardzo serdecznie. Redakcja TVN Style z tej strony. Witam, Martenka, moje nazwisko. Dobry. Proszę pana, ponieważ rozmawiamy w tej chwili, mamy tutaj w studiu obecnych jest pan profesor Stanisław Dulko oraz pan profesor Ślosarz. Rozmawiamy o miłości sadomasochistycznej. No i przy okazji schodzimy tutaj na tematy pana Piotra Kraśki, no bo to jakby jest to ewidentny taki przykład, jak pan z pewnością słyszał już nieraz. Osoby, która nie ukrywa, przyznaje się, że tego typu podniety są jej najbliższe. I chcieliśmy porozmawiać o technikach używania bacika właśnie, bo to są podobno zupełnie podobne metody. Halo? Panie Gąsienica? Tak? Czy pan potrafi używać tak bacika, żeby klaczka była posłuszna, żeby poszła w lewo, w prawo, mocniej, wolniej? Tak, oczywiście. A jak to należy robić? Czy wykonać bardzo dynamiczny ruch właśnie w prawo lub w lewo. Tak. Mhm. Jak bacikiem podcinać kończyny, czy uderzać w bok? Raczej w bok, tak aby... A czy jakieś komendy w trakcie uderzania należy wydawać? To jest obojętne. Znaczy czy jakby ten element strachu, tego upokorzenia jest konieczny w momencie uderzenia? Raczej odgłos, który wydaje bot, wystarczy. Odgłos. A czy pana ten odgłos w jakiś sposób tak pobudza, czy nie? No,
tym zależy, w jakim stopniu jest, w jakiej jest głośny. Mm-hmm. Rozumiem. A pan lubi raczej dominować, czy pan lubi być bierny? Raczej bierny. Bierny. Czy pan zgodzi się ze słowami naszego bohatera? Motyw batorzenia jest bardzo interesujący i podniecający. Każdy mężczyzna chciałby być taki, naprawdę upokorzyć kobietę do końca. Czy pan się podpisuje pod tymi słowami pana Piotra Kraśki? Nie, chyba raczej nie. Rozumiem. Czyli pan jest raczej bardziej takim delikatnym użytkownikiem bacika. Tak. Mhm. Dziękuję. Pan Tomek Gąsienica, tak? Tak. Dobrze, dziękujemy bardzo za udział. Gąsienica Zakopane, dzisiaj gościem naszego TVN Style. Za chwilę Bachleda Curuś i Colin Farrell będą mówili, jak to się robi w Hollywood. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w SC Rock. W SC Rock. Tak, to znaczy zdarzają się, jest takie zjawisko u ptaków drapieżnych, nazywa się kainizm. Kainizm. Polega to na tym, że piskle, które wcześniej się wykluje i jest po prostu większe, silniejsze, potrafi zadziobać i zabić młodszego brata czy siostrę. I jest to rzeczywiście mechanizm po ludzku, jest to mechanizm taki bardzo drastyczny i krwawy, ale jeżeli chodzi o przyrodę, to po prostu ten mechanizm pozwala na eliminację ptaków, które są słabsze, czy ewentualnie mają jakieś defekty. A Kraśko to taki ptak? No Kraśko to jest ptak, ale lis to jest ssak. Aha, no tak. No, a on zadziobał tą hanię. Podobno, proszę państwa, poznać, kiedy Piotr Kraśko, prezenter telewizyjny, który przyznał się do tego, iż motyw batorzenia jest bardzo interesujący i podniecający. Zniewolenie, do końca, poznać, do końca. Kiedy spędził upojną noc, bo podobno chodzi po korytarzach na Woronicza i pośpiewuje sobie Hit me baby one more time. Proszę państwa, zresztą nasza informacja, którą demaskujemy dzisiaj na antenie Polskiego Radia SK Rock, no tak w dużym stopniu tłumaczy, dlaczego te fakty są teraz prowadzone na stojąco. Czy tam jak się nazywa ten program, ich wiadomości, ale wydarzenia? Myślisz, że są problemy z... No tak, on ma, słuchaj, krwawe pręgi. Krwawe pręgi. Ja byłem z nim kiedyś na skłoszu, słuchaj, to on miał, nie powiem ci, jaki miał napis wyrzezany. Naprawdę. No nie chcę ci, no, ale wierz mi... Dominator. Piotr Dominator Kraśko. Piotr Pytong? Dobrze. Zrobimy w sprawie siodła. Tak. Pasowanie siodeł. Mhm. Jakby co, mam komórkę. Mhm. Jedną? Ale mam też jeszcze jakby co do siodlarni też. Damskie siodło, wiesz? Naprawdę jest. Jest. I co, i pytaliście z tego dziennika, że my bez sieroty, bez ojców, tak? Że tak, tak. Że to tłumaczy naszą agresję. Nie, Polacy w polskich mediach możemy spokojnie pracować i dlaczego... Dzień dobry, tu sklep jest dziecki Lamry. Nie możemy teraz odebrać. Dlaczego te swoje frustracje niepolskie... Tak, bez ojców. Spowodowane dzieciństwem bez ojca wylewamy na polskiej antenie. A to jest polska antena? To, no, polskie Radio SK Rock przecież. No tak, a słyszałeś, że Kaczyński nie powiedział, że nie będzie pracował w Radiu Z? Tak, słyszałem, no, oczywiście, że nigdy w życiu. On był za K, a oni nie. Mhm. On był w batalionie Alik. Nie byli Zośka ani Parasol, bo Parasol był za dużym batalionem i jego ledwo było widać. 6, 3. Wyobrażasz sobie taki mały szary mundurek? 5, 6. Szary. Tak, Bagiński podobno nawet film teraz o tym robi. Hardcore 44. Mhm. Kupili mu finkę taką malutką, bo jak miał taką normalną, to się przewracał. Dobra, siodlarnia. Sprawność bliźniaka. Siodlarnia? Mhm. Dobrze, jak nie, to do sklepu żeglarskiego sobie tego supła. Jak podwiesić? Mhm. Pod sufitem, nie? Żeby jednym ruchem. Tak, żeby mogło spadać. No. Nie, żeby spokojnie można było zawiesić za nogę, tak, żeby to się nie urwało. Tak, no. Tak, jednym supłem. Bo to musi być jakiś taki wprawny, fachowy, wiesz. Halo, dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Czy to jest siodlarnia? Tak, siodlarnia. Proszę pana, przeczytałem u was na stronie, że damskie siodło u państwa dostanę. Damskie siodło może nie dostać, tylko... Na zamówienie, powiedz, że na zamówienie. Halo? Może pan mnie dostać. Znaczy, proszę pana, to nie jest na już sprawa, no bo jakby poradzimy sobie na razie z tą derką, którą mamy w tej chwili. Tylko chciałem zapytać, czy to jest jakaś inna specjalna technika? W sensie? No w sensie takim, że jak już osiodłam kobietę, to inaczej, przepraszam, klacz. Klacz. Powiedz, że to dla żony. Powiedz, że... Halo? Tak? Jakoś mam problem z komunikacją z panem. Halo? Wie pan co, może mam słaby zasięg. Trochę mnie pan rozbawił. Proszę pana, no bo ewidentnie napisane jest w internecie, że pan posiada damskie siodła. Tak, nie mam problemu.
Powiedz, że żona jest szczupła. Bo wie pan, chodzi o to, że małżonka taka dosyć jest no, wysmukła, można by powiedzieć. I chodzi o naprawdę, naprawdę niewielki rozmiar. I te strzemiona wtedy nie mogą być za długie, bo ona, chociaż jest wysoka, to mimo wszystko, wie pan, no, kolanami po ziemi bym szarował. Rozumiem. Ile trzeba było czekać na takie siodełko u pana? Proszę pana, ale czy pan wie generalnie, co to znaczy damskie siodło? No, siodło, które się zakłada na kobietę. Przepraszam, czy to jest domina www.domina.net.pl? Nie. A nie, to ja przepraszam. To ja przepraszam. Do widzenia. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF w SC Rock. W SC Rock. Gdzie ta Isaura? Gdzie ta? Ta dziada? Mi pio! O masaka er muerta! Aquí! Ahora! No tendré el menor pudor en matarte, Isaura, porque si no vas a ser suya de Álvaro. ¡Quieta! ¡Quieta! Eso, Isaura, sí está mejor. Ahora vamos a salir de aquí. Pero ya sabes, Isaura, no des un grito, porque si no dispararé este gatillo y te volaré la tapa de los sesos. Por amor de Dios, señor Leoncio, váyase y déjeme en paz. Nunca, Isaura, nunca. ¡Jamás! Jamás, nunca, jamás. Nie, jak ja wrócę dzisiaj do domu, jak złapię, jak powiem nunca. No i wyszło, proszę państwa, Piotr Kraśko wypowiadający się na temat serialu Niewolnica Izaura, którego fragmentem słyszeliśmy w tej chwili w inscenizacji. Piotr Kraśko, Dominika Kraśko, jeszcze ze starych czasów, wyznał na antenie telewizyjnej, że myśl, aby zniewolić kobietę tak do końca, jest niezwykle podniecającą. A motyw batożenia jest bardzo interesujący i podniecający. I ze swoją małżonką Karoliną Fertenberg robią to regularnie na konikach. Proszę państwa, mamy kontakt z rodziną. Tak. No i chcieliśmy na zakończenie dzisiejszej audycji zainterweniować. Mimo wszystko jakąś pozytywną puentę przekazać naszym słuchaczom, że my nie popieramy. Jesteśmy przerażeni. I że przede wszystkim to nie jest zaraźliwe, że są w rodzinie Kraśko osoby, które się brzydzą przemocą. Dzwoni, ja połączę. Nie wiem, o tym, że jest to niechiliczne, bo czasami ze strachu prowadzi to do defekacji, prawda? Tak, ale to dopiero po jakimś czasie, dopiero po biciu. Ale to już jest inne zboczenie, to już jest koprofagia. Przepraszam, ja się na ten temat nie będę wypowiadał. To jest kulturalne radio. Ciocia. Polska. Tak, słucham. Dzień dobry, pani Stowarzyszenie Przeciwko Przemocy w Rodzinie, Grupa Wsparcia się kłania. Czy ja rozmawiam z panią Kraśko? Tak, dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pani, dzwonimy w sprawie brata. Jest tak. W tej chwili u nas pan doktor Dulko, pan doktor Ślusarz i pan doktor Misiura. Ja połączę z doktorem Misiurą. Panie doktorze, jest ta siostra. Halo, dzień dobry, doktor Misiura. Witam panią serdecznie. Czy mam przyjemność rozmawiać z członkiem rodziny pana Piotra Kraśko, prezentera TVP? Tak, dzień dobry. Dzień dobry pani. Proszę pani, w tej chwili w naszym gronie przygotowujemy kampanię przeciwko przemocy w rodzinie. Z tego co wiemy, pan Piotr udzielał się jak do tej pory w różnego rodzaju tak zwanych eventach społecznych. No tutaj w związku z tym dziwnym zainteresowaniem, tym razem chcielibyśmy zaprosić pana Piotra nie tyle może do udziału, co do rozmowy na temat szkodliwych skutków tego typu zachowań. Miałaby ta kampania wyglądać tak, że byłaby na zdjęciu pani, pan Piotr i byłoby hasło przestałem bić. Przestałem bić, przestałem batorzyć. Czy pani by się zgodziła? Nie, nie. Aha. Proszę pani, a proszę nam powiedzieć, czy brat w ogóle jakby często rozmawia, czy w ogóle ujawnia te skłonności? Czy państwo w rodzinie są świadomi tego czym się zajmuje w tak zwanej alkowie? No jednak, a jednak to jest bolesna rzecz. Czyli jednak nie rzucili. No dobrze. No, ale wytrzymała do końca. To jeszcze raz do Dominy spróbujemy na zakończenie? Spróbuję. Z Dominą zawsze. A przed 10:00, kiedy ludzie odwożą dzieci, to jest ten moment, kiedy Ania Przybylska odwozi dzieci. Najbardziej lubię ten moment. Wiesz co, ja bym ten pissing spróbował. To pissing, tak, pissing, tak, tak. Dzieci, odwróćcie się teraz. Będzie o pissingu. Pissing to jest takie rysowanie flamastrami. Pissing zostaw wiadomość. Naprawdę? Tak, ale jak można zostawić wiadomość? Tutaj mam dublecik, kuplecik mam taki, wiesz? No co ty? Jest. To jest też raz dwóch. Zero. Dawaj. A to są dwie dominy? Czy domina i domin? Nie, podobno dwie dominki. To jest podobno pizza Dominos. Mhm. Wiesz, co oni tą pizzę robią? No tak, poprzednio, że ona imię miała Dominika. Teraz wiesz dlaczego? Dobrze, jesteśmy razem. Kuplecik, tak? Mhm, tak. Dobrze, tylko bądźmy nieśmiali. Ty jesteś z kolegą, dobrze? Mhm. Dobrze. Ja jestem z działu technicznego. Ja nie będę Piotr, a ty... A ty bądź Tomek. Nie, ja będę Kamil z TVN-u. Kamil. Kamil pseudonim Rurek.
Wiesz, że przez rurka możemy mieć kłopoty. Znowu? No. Dlaczego? No bo coś tam się nie spodobało, podobno jak cytowaliśmy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Piotr z tej strony. I jest Kamil też. Czy w sprawie dominacji to dobrze? Tak, tylko proszę zadzwonić z normalnego numeru, tak? Ale dlaczego z normalnego? Proszę? A ten jaki jest? Zastrzeżony, a ja z takimi numerami nie rozmawiam. Ale my się chcemy szybko umówić i dać dominować, także proszę nas nie odrzucać. Dobrze, więc proszę zadzwonić z normalnego numeru. Ale my nie mamy innego, proszę pani, zaraz nam karta pada Simlon, pada, mamy Simplusa. Są wszystkie agresywne. Poczekaj, spróbujmy jeszcze jeden. To może bez sikania, dobrze, spróbuj, będzie taniej. Ja dostałem na komunie 100 zł, to powiedz, żeby to i mogę rower dać. 2, 3, 5, 8. Jezu, ale rzeczywiście dominy mają z normalnego numeru, przecież dzwoni się do nienormalnej dominy z nienormalnego numeru. Nie, bardzo mi się go... Myślałem, że to jakiś taki, wiesz, porąbany. No dobrze. Nie ma już? To co, musimy zakończyć w takim razie jakoś te dzisiejsze audycje, no. Mhm. No poczekaj, to może dajmy sobie czas na jakiś dwuwiersz i zaraz wrócimy. Co ty na to? Piotr lubi się zniewolić. Nie, poczekaj, ale zaraz wrócimy. Ale mam haiku. No. Piotr lubi się zniewolić. Pozwolił żonie się nie golić. Zaraz wracamy. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki Figurski. Poranny WFSR. No to jak tam? Zwróćcie uwagę, że ta piosenka też ma taki dobry, rytmiczny, nabijany rytm. Do bacikowania. Chlast. A masz te dźwięki tego chlaszczenia? Oczywiście, że mam. Na tych dźwiękach mówmy, dobra? To wyłącz tego, wyłącz tych. Poczekaj, to był Depeche Mode, czy to był Joe Queen? To był Depeche Mode razem z Marilynem Mansonem i Freddie Mercurym. Tak jest. Dobrze, no to daj biczowanie i będą rymy. Poczekaj sekundę. Proszę, czas. Uwaga. No, to ty zaczynasz. Różne myśli nurtują Kraśkę. Jak przypalić, jak zbić, jak praśnie. Proszę, jeszcze mam. Bacikiem lubi zabawić się ekscytująco, by później wiadomości prowadzić na stojąco. Ładne, dobrze. Drży ze strachu bemowo ursynu w Śródmieście i wola. Wszyscy się boją Kraśki z Werola. Ja już nie ma. Gdzie ta Isaura? Gdzie ta? Ta dziada? Mi pio! O vas a caer muerta! Aquí! Ahora! No tendré el menor pudor en matarte, Isaura, porque así no vas a ser suya de Álvaro. ¡Quieta! ¡Quieta! Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SROK.